Mateusz Mekietyszyn to jest gość dnia, a jest dzisiaj ze mną Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo za przybycie do studia, witam serdecznie. A ja dziękuję za zaproszenie, kłaniam się, dzień dobry. Panie ministrze, pan ostatnio bardzo często bywa w Wałbrzychu. Niedawno był pan u nas na otwarciu żłobku, dzisiaj na sudeckim konwencie burmistrzów i wójtów, prezydentów. Co pana tak często do nas sprowadza? Dobrzy ludzie i interesujące zaproszenia. A tak poważnie, to bardzo się cieszę i dziękuję za to, że mogę być jako Dolnoślązak też w Wałbrzychu, ponieważ tu się wiele dzieje w obszarze, który mnie interesuje, za który w kraju odpowiadam w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Także zawsze jest temat do dyskusji, zawsze są ciekawe propozycje i dobrze z praktykami porozmawiać o tym, co dalej, jakie przybrać kierunki, jakie wybrać drogi, także z radością zawsze jestem w Wałbrzychu. Głównie sprowadza pana do nas program Maluch, program rządowy, który zakłada budowę żłobków. To miał być prorodzinny hit polityki poprzedniego rządu Donalda Tuska. Zakładano, że 40 milionów będzie przeznaczane na opiekę właśnie najmłodszych. Okazuje się, że tylko garstka gmin sięga po te środki. Czy dlaczego tak jest? Może nie garstka, panie redaktorze. To znaczy, rzeczywiście spodziewaliśmy się nieco większego zainteresowania, bo jeśli dajemy środki w tym roku, to jest, jak już pan słusznie zauważył, 40 milionów. Myślę, że barierą jest partycypacja, czyli 50 na 50, że tyle samo środków w takim przedsięwzięciu musi znaleźć gmina. A wiadomo, że sytuacja samorządów i finanse samorządów nie są w najlepszej kondycji. Dlatego sądzę, że to mogła być podstawowa bariera w nieco mniejszym zainteresowaniu, niż byśmy się spodziewali, ale jesteśmy przekonani, że każdy nowy program, nowy pomysł musi się dobrze osadzić w świadomości, ale też i dać szansę na to, żeby przeliczyć te wszystkie ważne kwestie finansowe. Ale jeśli można, wyprzedzę i powiem, że najprawdopodobniej jestem o tym przekonany, że tak będzie na 100%, będziemy mogli bardziej zainteresować samorządy tym programem, ponieważ ta partycypacja będzie 80 na 20, więc znalezienie 20% będzie tego typu łatwiej. Będzie dokładnie o wiele łatwiejsze i da też możliwość podjęcia przecież niełatwych decyzji związanych z infrastrukturą społeczną, bo wiemy, że dzisiaj w dalszym ciągu w polskich samorządach dyskutuje się i myśli o kwestiach infrastruktury technicznej, o kanalizacjach, o drogach, o chodnikach i to jest oczywiście bardzo ważne. Mnie natomiast bardzo cieszy, że ta partycypacja 80 na 20, jestem przekonany, da możliwość zbudowania nowej jakości. A w tym momencie, jeśli pan redaktor pozwoli, chciałbym zwrócić uwagę na to, że w przyszłym roku planujemy nie tylko 40, a planujemy 90 milionów złotych z samego budżetu na ten program. I to jest zapowiedź premiera w tym zakresie. A przy okazji wiadomo, że w Europejskim Funduszu Społecznym na to jest przeznaczone 150 milionów, więc proszę sobie to dodać i mamy już ponad 200 milionów złotych na to, żeby budować dobrą infrastrukturę społeczną w oparciu o budowanie żłobków i umożliwienie godzenia ról, tak? Czyli bo po to to robimy tak naprawdę, czyli żeby rodzice, mamy głównie, miały możliwość, dokładnie tak, i by łączyć te dwie, łączyć po prostu swoją aktywność zawodową z rolą rodzicielską. Panie ministrze, Wałbrzych był prekursorem w miejskim programie budowy żłobków, który ruszył u nas już w 2011 roku, czyli podobnie jak program Maluch. Czy to było tak, że trochę ministerstwo się uczyło od Wałbrzycha, czy Wałbrzych wyszedł naprzeciw ministerstwu? Słyszeliśmy oczywiście o tym, że Wałbrzych jest tutaj bardzo taki innowacyjny w tym wydaniu i odważny, bo chcę na to zwrócić uwagę i tutaj ukłonu dla pana prezydenta Szełemeja, który myśli perspektywistycznie, że patrzy prewencyjnie, wyprzedzając to, co nas będzie czekać, bo takie są tendencje demograficzne, które wskazują jednoznacznie na tym, że z jednej strony będziemy się starzeć, ale z drugiej strony, żeby nas gwałtownie tak strasznie nie ubywało jako narodu, jako społeczeństwa, musimy zadbać o to, żeby stworzyć takie warunki, żeby młodzi ludzie decydowali się na, czy starsi, decydowali się na dzieci, na to, żeby coraz więcej młodych Polaków się rodziło, bo to daje różne korzyści, ale do tego trzeba stworzyć warunki. W Wałbrzychu to się stało. Już kiedyś taka decyzja zapadła, jeszcze raz podkreślę, z rozeznaniem i odwagą, a my się dokładamy do tego z naszym systemowym rozwiązaniem, więc myślę, że gdybyśmy mieli
ważyć, to jakoś się zrównoważymy w tym pomyśle, ale Wałbrzych rzeczywiście, i dlatego tak chętnie tu przyjeżdżam, żeby rozmawiać o tym, co jest w taką dużą i odwagą, jak mówię, i perspektywą budowaną. Tym bardziej, że powstaje w naszym mieście już w tej chwili trzeci żłobek. Niedawno został oddany żłobek przy ulicy Kasztelańskiej. Teraz są w budowie inwestycje przy ulicy Giserskiej i przy ulicy Niepodległości. Obie kosztujące 650 tysięcy złotych, ale Wałbrzychowi udało się również pozyskać z ministerstwa 2,5 miliona złotych na prowadzenie żłobków wspólnie z Fundacją Edukacji Europejskiej. Czy jest zapewnienie, czy jest możliwość, że te pieniądze w przyszłości również się znajdą, że po zamknięciu programu Maluch nadal będą te żłobki funkcjonowały? Z dopłatą o tym pan. Z dopłatą, tak. Oczywiście będziemy robić wszystko, aby te środki były kontynuowane, bo wiemy, że to jest duże odciążenie samorządów, że nie tylko pomoc w wybudowaniu i przygotowaniu do funkcjonowania, ale jednak wsparcie w bieżącej działalności. Nie zaniechamy tego pomysłu. Jest pytanie, w jakiej partycypacji, w jakiej wysokości uda nam się na to znaleźć środki, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że trudna sytuacja samorządów, czy niejednokrotnie powiedziałbym tak, na granicy mocno tutaj daje nam do myślenia, aby kontynuować ten pomysł wsparcia na funkcjonowanie, nie tylko na budowę. Właśnie trudna sytuacja samorządów powoduje, że jeżeli już gminy inwestują, to przeważnie w infrastrukturę drogową wolą inwestować niż w żłobki. W Wałbrzychu jest inaczej. Jak my wypadamy na tle polskim? Bo przygotowując się do tego wywiadu, czytałem, że na przykład w województwie małopolskim powstały tylko 2 żłobki, a w samym Wałbrzychu są aż 3. Czy jak wypadamy na tle polskim? Znakomicie wypadacie jako miasto, jako władze, jako społeczeństwo, dlatego że oczywiście ja patrzę przez pryzmat swoich obszarów odpowiedzialności. Jeśli my odpowiadamy na wyzwania czasu, że tworzymy taki program, budujemy wsparcie poprzez program Maluch, to bardzo się cieszymy, jeśli mamy partnerów odpowiedzialnych, z wyobraźnią i patrzących w przyszłości, tak jak już powiedziałem, bardzo szeroko, czyli nie najważniejsze są drogi i chodniki i infrastruktura techniczna, ona jest strasznie ważna, żeby była jasność. Ale to, co mi się podoba w Wałbrzychu i w władzy u pana prezydenta, to to, że jest zrównoważenie i równe rozłożenie akcentów. Oczywiście infrastruktura techniczna, drogi, nowe, inne przedsięwzięcia istotne, ale nie zapominamy o tym, co jest dla ludzi, co jest dla dzieci, dla rodzin, dla matek, dla ojców, dla społeczeństwa, dla seniorów również. I to jest to, co mnie bardzo tak motywuje do tego, żeby w tym kierunku też w innych obszarach, nie tylko w Maluchu, wspierać tego typu działania samorządów. Mówiąc o seniorach, w Wałbrzychu likwidowane szkoły są przekształcane w domy pomocy społecznej, takie są plany. Czy po pieniądze na te DPS-y będzie łatwiej sięgnąć niż w przypadku żłobku? Ja myślę, że chciałbym, żeby było przynajmniej porównywalnie łatwo sięgnąć. To jest nieco bardziej złożony problem, dlatego że domy pomocy społecznej rządzą się trochę innymi prawami finansowania, prawda? Wiadomo, że tam jest odpłatność samego zainteresowanego, rodziny i potem gminy. Natomiast my mamy co roku środki inwestycyjne, bądź to na podniesienie standardów, bądź to na niezmienne, nieodzowne remonty czy też modernizacje. I tutaj bym chciał odesłać w perspektywie, o czym oczywiście będę rozmawiał, już rozmawiałem z panem prezydentem Przełemejem, a mianowicie do takiego tematu czy też obszaru, który jest w Urzędzie Marszałkowskim, na które środki daje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jest mi to szczególnie bliskie jako i prezesowi Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu i pełnomocnikowi rządu do spraw osób niepełnosprawnych. To jest temat, który brzmi budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów służących rehabilitacji. I niewątpliwie Dom Pomocy Społecznej jest takim obiektem. Stąd też środki PFRON-owskie, które są przekazywane algorytmem do samorządu wojewódzkiego, są do wykorzystania. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będzie na tyle zasobne to źródło, może nie aż tak, jakbyśmy wszyscy chcieli, żeby wybudować czy wyremontować, ale że można się nim wspomóc. A jeszcze przy okazji myślę, że z ministerstwa też będziemy w stanie wyasygnować środki na bazę, na to, żeby mogły DPS-y powstawać i po pierwsze dać wsparcie osobom potrzebującym, ale też przypomnę, to są głównie miejsca pracy. Dobre miejsca pracy, które przecież są w Wałbrzychu i nie tylko na wagę złota.
Panie ministrze, mówi się, że i taka jest praktycznie prawda, że system opieki społecznej jest bardzo zbiurokratyzowany, że większy nacisk kładzie się na pracę administracyjną niż na faktyczną pomoc socjalną. Dzisiaj podczas konwentu mówił pan o tym, że w przyszłym roku planujecie wydać 11 miliardów złotych na pomoc społeczną. Dlaczego, skoro ten system jest niewydolny i nie działa? Być może warto przeprowadzić jakąś rewolucję. Warto przeprowadzić, bo rewolucja zawsze groźnie brzmi, ale bardzo jestem zwolennikiem przeprowadzenia gruntownych zmian ewolucyjną drogą, ale też z efektem być może finalnym, nie za miesiąc, nie za rok nawet, ale takim, który zmieni tę rzeczywistość. Bo rzeczywiście, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, w budżecie to jest ponad 11 miliardów złotych na różnego rodzaju świadczenia. Natomiast efektywność, zawsze powstaje pytanie o efektywność. Co my za te środki damy? Czy uzależniamy... Czyli damy ryby, czy damy tym przypadku wędkę? No właśnie, chcemy zmienić te proporcje, żeby to nie było tylko zasilanie w postaci zasiłku na to, żeby przetrwać i dziedziczyć biedę i nie dbać o własną aktywność, o to, żeby poradzić sobie samemu, bo to jest droga donikąd. Mamy już z pokolenia na pokolenie uzależnione rodziny i ojciec był bezrobotny i z pomocy społecznej otrzymywał wsparcie. Jego dzieci też są na bezrobotnym zasiłku i są w systemie pomocy społecznej. Czyli mówimy o dziedziczeniu biedy z pokolenia na pokolenie w takim trwałym usytuowaniu się w tym systemu. Przecież chyba nie o to chodzi. Więc chcielibyśmy przewartościować to, żeby oddzielić to zbiurokratyzowane takie myślenie, wywiad, środki, i położyć nacisk na to, co jest kluczowe, czyli na pracę socjalną, pewne wyprzedzające działania, żeby nie dopuścić niejednokrotnie do takiej trudnej sytuacji z jednej strony, a z drugiej strony, żeby pokazywać możliwości, czyli we współpracy na przykład z Powiatowym Urzędem Pracy, z innymi agendami odpowiedzialnymi za to, żeby być samodzielnym, a nie uzależnionym, nie narażonym na tą stygmatyzację, wykluczenie, bo takich Polaków mamy coraz więcej, to jest bardzo groźne. Stąd też nasz pomysł na to, żeby ze współpracy z samorządami, z organizacjami pozarządowymi przemodelować ten system, czyli położyć nacisk na kontrakt socjalny, na oczywiście wsparcie finansowe też, bo niejednokrotnie te środki ratują wielu rodzinom i powiem górnolotnie życie, ale to nie może być automatyzm, to nie może być uzależnienie, to muszą być zupełnie inne proporcje, a przy okazji wprowadzić nowe formy. Propozycja ministerstwa a propos nowych form przewiduje między innymi sformalizowanie pomocy sąsiedzkiej. Co to właściwie oznacza? Panie, chcielibyśmy, żeby przeszkolona, i teraz będę mówił na przykładzie, sąsiadka, sąsiad, ktoś z otoczenia najbliższego, z kim się znamy od wielu lat, a potrzebujemy wsparcia, żeby sformalizować i zawrzeć swoisty kontrakt w ramach pomocy sąsiedzkiej z osobą z tego najbliższego otoczenia, sąsiadką, sąsiadem, po to, aby wykorzystać ich potencjał, ale też stworzyć elastyczną formę pracy, tak? Bo przecież to jest też bardzo istotne. I bardzo jestem ciekaw odzewu, bo wydaje mi się, że to jest bardzo przyszłościowe, żebyśmy odchodzili od instytucji, tak? Bo która jest zawsze droga, bo utrzymujemy instytucję. I zawsze bardzo sformalizowana. I bardzo sformalizowana. Natomiast oczywiście musimy tutaj być bardzo czujni, żeby nie było to, że tak powiem, ad hoc z marszu, każda osoba, tylko musi to być osoba przygotowana, osoba, która niewątpliwie będzie spełniała określone wymogi i standardy, ale też wykorzystajmy ten potencjał, który drzemie wokół nas. Panie ministrze, na koniec chyba bardzo dobra wiadomość dla Polski, bo 25 września zawiózł pan do Nowego Jorku podpisaną przez prezydenta ratyfikację dokumentu konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Co to oznacza dla naszego kraju, dla wszystkich niepełnosprawnych w Polsce, ale także w Wałbrzychu? To jest potwierdzenie tego, że Polska będzie realizować zapisy konwencji. A zapisy konwencji to jest drogowskaz, w jakim kierunku powinno iść budowanie prawa i rozwiązań, które mają szanować i utwierdzać w życiu społecznym prawa osób niepełnosprawnych, ale też zmieniać świadomość Polaków w tym przypadku, ale też wszystkich ludzi, którzy z osobami niepełnosprawnymi mają do czynienia na co dzień, a wszyscy mamy w takim czy innym wymiarze. Więc ja jestem bardzo zadowolony, że udało nam się poprzez 5 lat ciężkiej pracy, bo to nie był przecież jeden element podpisania tej konwencji, tylko dostosowaliśmy polskie prawo do tego, żeby móc spokojnie podpisać między innymi ustawę o języku migowym. Wiele innych rozwiązań, psy asystujące i psy przewodniki, udogodnienia w służbie cywilnej i w zatrudnieniu. Mógłbym to wymieniać długo, myślę, że to nie o to Czyli chodzi.
Europejskie standardy, które dzisiaj już nawet zaczną standardy, funkcjonować w Polsce. One będą funkcjonować, mam nadzieję, jeszcze bardziej tak namacalnie. To znaczy, że świadomość wśród zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i decydentów na poziomie rządowym, różnych resortów, nie tylko mojego resortu i PFRON-u na przykład, ale różnych resortów, samorządów, organizacji pozarządowych, będzie wokół tego poprzez kampanię społeczną, którą wspólnie budujemy, na tyle właśnie trwała w świadomości, że w oparciu o to zbudujemy konsekwentnie i sukcesywnie, bo też nie zrobimy tego jednego dnia, bo to jest uzależnione od środków, takie rozwiązania, które dadzą poczucie osobom z niepełnosprawnością, że tak naprawdę nie są wykluczone, tylko mogą funkcjonować w otwartym społeczeństwie i w obszarze od kultury po, nie wiem, transport kolejowy, po dostęp do różnych miejsc w urzędach i tak dalej, będziemy konsekwentnie łamać bariery, najważniejsze są te świadomościowe, ale też konwencja pokazuje, no, jak mamy to robić i będziemy pilnowani przez organizacje pozarządowe, przez panią rzecznik, w tym przypadku praw obywatelskich, panią profesor Lipowicz, ponieważ jej to przypisano tą rolę kontrolną, monitorującą, więc nie ma już dzisiaj powodu do tego, żeby ktoś mógł powiedzieć, że nie mamy podstaw, czy że się nie mamy, da. Że się nie da. Da się i musimy w oparciu o tym, o te zapisy konsekwentnie wdrażać zapisy konwencyjne w życie. Panie ministrze, czy będzie pan nam robił dobry PR w Warszawie, Wałbrzychowi, naszemu miastu? Staram się jako Dolnoślązak, jako wrocławianin, jako osoba, która przecież często tutaj bywa, może nie w samym Wałbrzychu, ale macie piękne tereny wokół i swoje tradycje, mówić o tym, że Wałbrzych to miasto otwarte, miasto na pewno dobre na spotkania, dobre na dyskusje o ważnych kwestiach, również społecznych, co mnie bardzo tutaj cieszy i buduje, na wymianę doświadczeń i na to, że ma swoją wizję, to znaczy na to, żeby budować w oparciu o ten potencjał, który tu jest, ludzki, ale też, nie wiem, chociażby w oparciu o strefę, czy inne zasoby, które tutaj są ludzkie i nie tylko, pokazać się w Polsce i w Europie jako miasto otwarte i które sobie poradziło z nie takimi problemami, które niektóre by może przygniotły, a tutaj będą inspiracją do tego, żeby było coraz lepiej. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj pan Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej w rządzie Donalda Tuska, ale także pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych, pełnomocnik rządowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Kłaniam się, do widzenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.